Witam Was na kanale FPS Mobile, a w dzisiejszym odcinku pokażę Wam moje ustawienia, no, na jakich gram teraz aktualnie, ponieważ zmieniły się one już od update'u 1.24.0, no i potem też się zmienił w 1.25.0, nie w becie. Teraz też gram na innych, testuję sobie też, aktualnie testowałem różne i pokażę Wam, no, te, na których najczęściej gram. I trasy takie aktualne, ponieważ no parę dni temu nawet sobie zmieniłem i sprawdzam i nawet mi się git gra, także sobie zostawiłem na razie, także pokażę Wam no te takie moje dwa faworyty. No, no i by the way, dzięki za 1000 subskrypcji i tak dalej, jak coś to możecie pisać pytania do Q&A w odcinku tam, który był na temat tego 1000. No, no, takie highlights tam były, nie? Bo, ponieważ no, miała być animacja, ale wiecie, no, nie wyszło. No i jeszcze też na Discordzie jest taki kanał, także też tam możecie wejść najwyżej i też napisać tam jakieś pytanie do Q&A, nie? Dobra, no to co, zaczynamy? Okej, okay, no to na początku mamy tutaj takie podstawowe, no, język i tak dalej, nie? Tutaj nic ciekawego nie ma, oprócz na przykład automatycznego tutaj podnoszenia broni. No i tak, dynamiczny tutaj celownik mam wyłączony, ponieważ no, no ja nie potrzebuję aż tak niego, po prostu jest w miejscu i się nie rusza, kiedy strzelam albo chodzę. No i w sumie no, no może to jakiś pomaga, zależy dla kogo. Mi tam pomaga, ponieważ no, mogę normalnie nacelować na, kiedy chodzę nawet na przeciwnika i on się nie powiększa, nie wiem gdzie on jest. No i hit markers, no to włączone to mam, damage, no to w sumie wyłączone, nie, ale jak to woli. Wielkość celownika mam na 30%, najmniejsza jaka jest możliwa, bo im mniejszy ten celownik, tym no, łatwiej mu nawet kogoś z dalsza trafić, ponieważ no, ten celownik nam nie zasłania całej osoby, nie całego przeciwnika. Hud jest oczywiście włączony, nie? Bo muszę widzieć mapę i tak dalej. No i oczywiście tutaj też sobie zmniejszacie opacity control, czyli tych przycisków. No i w sumie tu na tyle. Ok, z kontrolców to jest oczywiście najważniejsze. No to tak, pierwsze pokażę Wam może właśnie tutaj te moje kontrolki, jakie mam ustawione. Kucanie, skok oraz scope mam ustawione w lewym górnym rogu, że tak powiem, przy obok mapy. Joystick oczywiście, kciuk lewy dolny. No i defuse też tutaj mniej więcej lewy dolny. No i, no i to tutaj tyle z tej strony. Z prawej za to mam prawy górny, mam no, przycisk strzału oraz te takie bzdety inne. Nawet ok, mi tam pasi na razie, jak to mam ułożone. No i w sumie to na tyle. Tutaj mam jak coś to na maksa zwiększoną. To wybieranie broni, że tak powiem. No i co? No to tu tyle, nie? Medale. Medal został jak był. Przeładowanie no mogłoby być gdzie indziej, ale w sumie tak, tak sobie upanowałem tego kciuka, nie, że od razu. No, szybko to przeładowywuje, także nie ma potrzeby tego zmieniać. I tak, dalej mamy tutaj oś X i Y. Mam na razie ustawione coś takiego, 2.06 oraz 0.68. Są co ustawiane tak zwane no, wolne, że tak powiem, nie? Ponieważ, no dlaczego wolne? No, mi się nawet fajnie gra, ponieważ no, na daleko trafię, łatwiej opanować aima z daleka, no i trafić kogoś, nie? Niż robić wzorek dookoła. No łatwiej mi się gra ogólnie, nie? Zależy, bo ustawienia szybkie, no to wiecie, na przykład 8-4, nie? Coś w tym stylu. No i takimi też ktoś może kogoś trafiać na daleki dystans, nie? Tylko że no ja nie umiem i mam tak zwane ustawienia wolne. Scope, no to mam 130% praktycznie, zmieniam sobie to tam przez jakiś czas, ale na razie jest chyba git, jak jest. Przycisk tutaj to mam na 0%, bo to mi się nie przydaje w ogóle. No i acceleration mam na 100%, co daje, no to wiecie, im szybciej przesuniemy kciuka na naszym ekranie, tym szybciej nasza postać się obróci niż takim normalnym przesunięciem palca.
No i aim assist mam na setkę. Gyroskop i tak dalej, no to mam to wszystko wyłączone. No i teraz te drugie, które sobie też grałem wcześniej, no to jest to coś takiego jak to nie jest dwójka, tylko 1.5. Oś X to jest 1.5, a oś Y no to w sumie też jest 68, nie? Też taką radę mam dam, że mniej więcej to tak działa, nie? Że oś X ma być zawsze dwa razy większa od osi Y. Taka rada, no w sumie to tam jako tako działa, nie? Ja sobie teraz ustawiam takie sobie gram, testuję ustawienia, ponieważ no, nawet mi się fajnie na tym gra. No i tak, dalej mamy grafika, nie? Miałem pierwsze tą automatyczną, no i skalę ekranu miałem na 80, no to sobie tak zostawiłem w sumie, no why not. Wszystko jeszcze widzę, jest gitara. No i wszystko mam w sumie na dużych opcjach. Maksimum też by poszło, ale wiecie, nie. Mogę sobie więcej rund grać, nie? Na rankedach albo coś pod rząd i się też telefon wtedy mi tak nie fajcy, nie? No tutaj tracers mam włączone, nie? Wiadomo, chyba widzieć, gdzie nasze kule lecą oraz przeciwnika. No i particles mam włączone w sumie, bo no wiecie, no to tak trochę z tym fołem broni, nie? I tak dalej, no to tak ciężko, jak nawet ten błysk nam cały ekran też zajmuje, także no ciężko kogoś też zobaczyć, jak kiedy się strzela. No i audio mamy na tutaj 100%. I zewnętrzne dźwięki, że tak powiem, czyli tej przyrody i tak dalej mam wyłączony, ponieważ jak gra jakieś radyjko, czy gdzieś jesteśmy na tym podwórzu, że tak powiem, nie, na mapie jakiejś, no to czasami to może nam zagłuszyć tupanie przeciwnika oraz jakieś jego najmniejsze ruchy. No i co, to na tyle, nie? Co do tych ustawień, no to dlaczego są tak zwane wolne? Ponieważ już wam tutaj pokażę, sobie wezmę jakąś broń z konkretnym rozrzutem typu na przykład akacz. No, dzięki temu, że Y jest taki mały, no to łatwiej mi opanować właśnie ten rozrzut. No łatwiej kogoś trafić na daleko, nie, jak stoi po drugiej stronie mapy. Także to jest no, dobra opcja. Ja sobie też kupię digla. No bo ogólnie rozrzut, no mi się wygodnie tutaj, no wygodnie mi to opanować wszystko, że tak powiem, nie? Typu tutaj mamy akacza, no to sobie tutaj z tej strony na przykład, o, jakbyśmy chcieli strzelać, no to mi to łatwiej opanować, nie? Oczywiście teraz jest tak XDBK trochę, nie? Ale wiecie, aim assist jest, to on to pomaga, nie? I nakierowuje, ale ogólnie głównie te pociski lecą prostą linią. Oraz tutaj mamy też digla. Rozrzut też został zmniejszony, także też jest leciutko łatwiej. No i dwoma, czy nawet trzema pociskami nawet też łatwo trafić na daleko. No i co, to tyle, nie? Chcieliście ustawienia, macie ustawienia. Moje aktualne, no mogą się zmienić, ale no wiecie, nie? No, na razie się nie zapowiada. Może kiedyś jeszcze sobie na tych pogram chwilę. Jak ktoś jest, był ciekawy, chce se spróbować, to może se spróbować. A ja co, dzięki wam za oglądanie. No i na razie do następnego odcinka. Cześć!
Coalition wins.